Tomasz Frankowski, Piotr Wołosik, Franek, prawdziwa historia łowcy bramek. Jestem po lekturze książki. Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami, chociaż szczerze mówiąc, zbyt głębokich refleksji ani przemyśleń po tej książce nie mogę mieć. Jednak myślę, że ciekawy. Ciekawy fragment polskiej piłki, w którym uczestniczył Tomasz Frankowski oraz ciekawa autobiografia tego znanego piłkarza Tomasza Frankowskiego. Książka wydana w tym roku, dokładnie wydawnictwo, wydawca Ringer, Axel Springer Polska, Biblioteka Przeglądu Sportowego. Tak jak powiedziałem, jestem już po lekturze, w miarę szybko uwinąłem się z lekturą, no, czego można było się spodziewać. Oczywiście historia życia Tomasza Frankowskiego. Czy opowiedziano jakoś frywolnie, bujnie, mega ciekawie? No, raczej nie. Raczej wypowiedzi Tomasza Frankowskiego pojawiały się wcześniej. Jeżeli ktoś interesuje się w miarę dobrze piłką nożną, ogląda wywiady z Tomaszem Frankowskim, czyta te wywiady gdzieś w prasie sportowej, to raczej zaskoczony nie może być. Oczywiście na pewno pojawiło się kilka ciekawych anegdotek, historyjek związanych z ludźmi, z którymi Tomasz Frankowski przebywał, z ludźmi, którymi się otaczał. Jest sporo na temat menadżerów, którzy właśnie uczestniczyli w transferach Tomasza Frankowskiego. Kilka tych transferów Frankowski przechodzi w swojej karierze sportowej. Książka rozpoczyna się od oczywiście historii niepowołania Frankowskiego na mundial w 2006 roku w Niemczech. Oczywiście Tomasz Frankowski jest niepocieszony, wkurzony wręcz. Jednak z perspektywy czasu oczywiście jednak ten żal jest coraz mniejszy, ale mimo to na pewno nie opuszcza Frankowskiego. Także historia Franka rozpoczyna się od tego niemiłego akcentu, chyba najprzykrzejszego w całej historii piłki nożnej Tomasza Frankowskiego. Oczywiście Tomasz Frankowski, jak pamiętamy, zasłynął z roli bombardiera w krakowskiej Wisły. Miał też epizody zagraniczne. Już jako młody chłopiec wyjechał do Francji, gdzie grał w Strasburgu. Pojawił się także w Japonii, grał oczywiście w drugiej lidze w Anglii, w Wolverhampton oraz w Welcze hiszpańskim. Więc ta kariera może nie była jakaś spektakularna bardzo, ale na pewno jest jednym z, myślę, że z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w Polsce. Czy coś jeszcze ciekawego w książce zwróciło moją uwagę? Myślę, że nie. Oczywiście jest, tak jak mówiłem, kilka ciekawych anegdotek. Pojawia się oczywiście postać Franciszka Smudy, z którym Frankowski jakby miał okazję stykać się podczas, kiedy był piłkarzem krakowskiej Wisły, a także później w reprezentacji Polski na Euro 2012, gdzie Tomasz Frankowski był jednym z asystentów Franciszka Smudy. Oczywiście kilka ciekawych historii na temat piłkarzy, z którymi Frankowski miał do czynienia, zarówno z tymi mniej znanymi, gdzieś tam z początku kariery, kiedy Frankowski rozwijał skrzydła w Białymstoku, później gdzieś tam stykał się z niezłymi piłkarzami na zachodzie, tutaj, a także w Stanach Zjednoczonych, bo przez jakiś czas był piłkarzem Chicago Fire. Ciekawe na pewno opinie na temat Cuauhtémoc Blanco,
czyli bożyszcza meksykańskich kibiców. Jest także kilka informacji na temat spotkań we Francji z bodajże, nie pamiętam teraz nazwiska, ale z kilkoma też barwnymi postaciami w Anglii, głównie chyba z trener Grant Hoddle. O ile dobrze pamiętam, wtedy był trenerem frankowskiego Wolverhampton. Także na pewno Paul Ince gdzieś tam się przewijał w tej karierze. A więc na pewno nudy nie ma podczas lektury. Jednak książka, typowy wywiad, wywiad rzeka. Ciekawe, czyta się dosyć szybko, ponad 300 stron. Dla kibiców polskiej ligi, kiedy Frankowski był tam królem, nie tylko królem Szczelców w cudzysłowie, ale także no, jednym z najlepszych zawodników tych lat. Na pewno ciekawa pozycja. Ogólnie polecamy. Myślę, że warto przeczytać. Książka na temat Tomasza Frankowskiego. A więc zapraszamy do lektury.